i kiedykolwiek powstały, nie boję się tego powiedzieć. Wielki powrót najbardziej przerażającej gry fabularnej na świecie, tego też się nie boję powiedzieć, nie mam na to bardzo dużo argumentów. Gra oparta na sztuczności wielkiego człowieka, wielkiego pisarza, Howarda Phillipsa Lovecrafta. Gra grozy, gra, w którą grając Lovecrafta możecie się bać. Wiem, że większość z was zna Cthulhu. Niektórzy nie znają. Nie wiem, czy na tej sali są osoby, które w Cthulhu nie grały. O, jest jedna osoba. Cthulhu to gra RPG, która pierwsza została wydana w 1981 roku. Wyobraźcie sobie, że ta gra już jest 30 lat na rynku, to jest naprawdę multum czasu. Pierwsze wydanie, dość archaiczna okładka, wydane w Stanach. Od tego czasu sprzedało się, uwaga, 500 000 egzemplarzy samej podstawki. To jest naprawdę bardzo dużo, jeżeli chodzi o gry fabularne. Ja wiem, że to jest 30 lat, tak? Ale 500 000 jednej podstawki systemu. To jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Pozwólmy sobie zacząć, bo nie wiedzieliśmy, czy to jest komuś do przemieszczenia. Jest dużo. Okay. Zdobył sobie wiele prestiżowych nagród, Game Awards. Na przełomie kilkunastu lat Cthulhu zgarniał wszystkie nagrody. Od nagród za najlepszą grę fabularną, poprzez nagród za najlepszą grę fabularną, grozę i tak dalej, i tak dalej. Więc jest to system topowy naprawdę. Pierwsza edycja, tak jak wspominałem, 1981 rok. Pierwsze wydanie w Polsce, jestem szczęśliwym posiadaczem tego podręcznika. 1995 rok, kiedy zaczął się moja przygoda z Cthulhu. Podręcznik fatalnie wydany, mnóstwo błędów, a i tak był to chyba jeden z najlepszych podręczników do gry fabularnej, jaki było mi okazję czytać, jaki miałem przyjemność w tym systemie, przyjemność grać. Ostatnie wydanie, 5,5, edycja 5,5. Wydana troszkę później, bodajże 98 rok. My teraz wychodzimy z najnowszą edycją, czyli z 6. edycją, jaka jest dostępna na rynku. Najnowsze wydanie fabularne za Cthulhu. Najnowsze mówię tak w przeroście, bo ono już ma tam parę lat. Natomiast głośno było o tym, że Chaosium zamierza wypuścić 7. edycję. Ale po długich rozmowach z prezesem Chaosium, panem Krankiem, doszliśmy do wniosku, że nie ma sensu czekać na coś, co nie wiadomo kiedy będzie, bo pamiętam, że premiery zawsze przesuwają. Dlatego po wspólnych ustaleniach, po zapewnieniach tego, że wszystkie dodatki, które będą wpisane w trzecią edycję, będą dalej kompatybilne z każdą edycją ze Cthulhu. To jest fenomen, naprawdę. Ujęty, jaki dodatek kupicie, z którego roku, bo jaką podstawkę macie, możecie to grać, to jest kompatybilne. To jest naprawdę niesamowite, jeżeli chodzi o grę fabularną. Cthulhu 6. edycja. Co to jest w ogóle? Co to jest Cthulhu? Na czym to polega? Jest to gra, która jest oparta na mitologii Cthulhu, stworzonej przez wspomnianego już Lovecrafta. Jest to gra, w którą możecie grać tak naprawdę w trzech skrajnych okresach historycznych. Możecie grać w roku 1890 i okolicznych latach. Czyli lata, koniec wieku XIX, naprawdę fajne lata, Kuba rozpruwacz, klimaty wiktoriańskiej Anglii. Możecie grać w latach 1920, prohibicja, wzwyż, okres wielkiej mafii, dość niepewnego okresu, czyli wojny pierwszej, wojny II światowej. Możecie grać w teraźniejszość. Czyli tak naprawdę kupując jeden podręcznik dostajecie trzy skrajne okresy, czy skrajne światy, które są jednak tak naprawdę tym światem, które znamy. To jest ogromna zaleta tego podręcznika. Dlaczego? Dlatego, że każdy z graczy wciela się w tak zwanych badaczy tajemnic. Tak? Ludzie gry nazywane jest strażnikiem tajemnic, gracze nazywani są badaczami tajemnic. Jak nazywnictwo zależy od systemu, różnie to bywa. Natomiast tutaj to określenie badaczy tajemnic jest bardzo trafne. Dlatego, że gracze zawsze przeważnie mają do rozwikłania jakąś tajemnicę, która nie zawsze kończy się na nich szczęśliwie, tak? Zazwyczaj kończy się ze śmiercią śmiertelnie lub utękami. Najgorszy przypadek. Czy chyba najlepszy. Przeżywanie. Przeżywanie jest bardzo, bardzo mało. Ale to zależy od mistrza gry.
Dlaczego to w Cthulhu jest takie fajne? Bo to, o tym będziemy mówić, że ten system jest fajny. Z prostej przyczyny. Najpierw poświęca się samej merytoryce gry. Sama merytoryka gry i sama zawartość gry. Z Cthulhu pozwala wam rozgrywać grę bez żadnych ograniczeń. Poza tym macie bardzo ogromne wsparcie w postaci encyklopedii, w postaci książek historycznych. Możecie wziąć udział naprawdę w wielu przygodach, które miały naprawdę miejsce. Chcesz stać i grać na Titanica? Proszę bardzo, ładuje się tam, tak? Z tego nie wiedzą, że za to mam. Dlaczego za to na nim? Dlatego, jaki Cthulhu tam poruszył jakąś dziurę lodową, która rozwaliła statek. Chcesz stać grać, nie wiem, wyrzucić z samolotu nad Koreą Północną i kazać biegać sobie przez naskami i ratować jakichś więźniów politycznych ze Stanów Zjednoczonych? Nie ma problemu, wsadza dzieci jest ok. Chcesz się bawić wiktoriańską Anglię, zagadki, Londyn, deszcz? Nie ma problemu, wsadza dzieci. Tu jest totalna dowolność. W podręczniku jest taki fajny rozdział, się składa z 9 stron. W tym rozdziale macie 100 lat historii. Macie 100 lat historii przedstawione z 3 punktów widzenia. Z punktu widzenia historii, czyli fakty, które miały miejsce, które możecie rzucić w graży, typu nie wiem, wojna, typu jakieś tam ważne wydarzenia dla świata, które miały miejsce. Drugie 100 lat historii to jest 100 lat historii z punktu widzenia okultystycznego. Czyli wszystkie niewyjaśnione sytuacje, typu nie wiem, lądowanie na kosmitów Roswell, jakieś zaginięcie statków w rejonie Trójkąta Bermudzkiego, czy też zatonięcie Titanica, zatonięcie Jana Heweliusza itd., itd. Czyli mnóstwo tych rzeczy, które są naprawdę niewyjaśnione i, to możecie też rzucić w tych wydarzeń swoich graczy. I 100 lat historii widziane po amerykańsku. To akurat nie jest zbyt fajne, bo Polacy trochę inaczej do tego wszystkiego podchodzą, natomiast jest to też ciekawe i dotyczy głównie wydarzeń, które rozgrywały się w Stanach Zjednoczonych. Tak więc, grając w Cthulhu, tworzycie sobie badacza tajemnic, czyli postać. Ta postać może mieć dowolny zawód. Zawody są oczywiście określone w podręczniku, jest ich tam kilkanaście do wyboru. Czyli możecie być, nie wiem, szczerym lekarzem, tak, psychologiem, profesorem jakichś nauk, policjantem, żołnierzem. Możecie być bogaczem, na przykład, jeżeli nie chcecie nic zrobić. Także tych zawodów jest pełno, natomiast system jest o tyle uniwersalny, elastyczny. Słuchaj, potrzebujesz, nie wiem, 3 gości z zakładu pogrzebowego, tak? To robisz 3 gości z zakładu pogrzebowego. Dobierasz umiejętności, dlatego że umiejętności jest 60 do wyboru. Zaznaczasz odpowiednie, które są najbardziej odpowiednie dla gościa, który pracuje w zakładzie pogrzebowym. No nie wiem, co może być. Medycyna, tak, żeby zobaczyć, że ten trup na pewno jest trupem. Dalej, nie wiem, geologia, żeby wiedzieć, którą dziurę dobrze wykopać, strzela, tak? Prowadzenie samochodu, żeby jakoś ten karawanem jeździć, to też trzeba mieć. I już robicie sobie gościa, który pracuje w zakładzie pogrzebowym. Nie ma problemu. Totalny uniwersalizm dla mistrza gry i totalny uniwersalizm dla gracza, tak? Więc w tym momencie nie ma żadnego problemu, jeżeli chodzi o osadzenie graczy w jakiejkolwiek konwencji, w jakiejkolwiek przygodzie. 60 podstawowych umiejętności. Kolejna bardzo ważna rzecz, która opisuje naszą postać, to jest poczytalność. Poczytalność, czyli zdrowie psychiczne, najważniejsza rzecz w Cthulhu, jeżeli chodzi o bohaterów graczy, czyli to ile jesteście w stanie wytrzymać, zanim ze siebie wiecie, jak wiązał was do psychiatryka. Dlatego, że poczytalność odgrywa kluczową rolę zarówno w powieściach Lovecrafta, czyli zdrowie umysłowe jego postaci, tak samo poczytalność odgrywa kluczową rolę w grze ze Cthulhu. Za każdym razem, jeżeli wasza postać przeżywa jakieś traumatyczne wydarzenie, które występuje was niż w gry, co będzie robił bardzo często, typu, nie wiem, znajdujecie trupa bez oczu, tak? Albo tam widzicie nagle coś, co nie powinno latać, a lata i tak dalej, to odbija się to negatywnie na zdrowie psychiczne naszej postaci. W mniejszy lub większy sposób. Jeżeli postać straci 7 punktów poczytalności, czyli będzie świadkiem niewyobrażalnego okrucieństwa, jakiegoś krwawego rytuału, morderstwa, gdzie jakieś ślaki leżą wszędzie i krew się leje, no to wiadomo, że może je odbić szajba. Jeżeli odbije jej szajba, straci dość dużo punktów poczytalności, popada w ogóle. Ogon może być czasowy, może być długotrwały, może być stały. Jeżeli jest stały, to będzie każdy rzucić, zrobić sobie nowego badacza, bo z jego już nic nie będzie, tak? Zależy wszystko od tego, jakiego macie mistrza gry, jakiego macie strażnika tajemnic i jak on podchodzi do tego tematu. Kolejna rzecz, magia ze Cthulhu można rzucać zaklęcia. To jest pierwsza informacja. Druga, ze Cthulhu nie powinno się rzucać zaklęcia. A jak ktoś rzuca zaklęcia ze Cthulhu, to tu potokół drugi. Przysiluje i odbije mu szajbę i wyborzą. Mniej więcej na te zasady. Są punkty magii. Jeżeli bardzo chcecie, możecie sobie zrobić czarodzieja. Jest to na pewno pisane ze Cthulhu.
królu, czyli osoby, która w danym okresie, w którym gracie, czyli na teraźniejszości, interesuje się magią, tak? Interesuje się kultami, magią i próbuje coś z tej magii zrobić, bo nie za wiele z niej rozumie. Ty na przykład przyzywa sobie, to był taki fajny przykład podany, przyzywa sobie przeczącego między światami, wielkiego przepiecznego, jakiegoś stwora, a dopiero potem orientuje się, że jest drugi czar, który nazywa się spętanie przeczącego między światami, tak? Zazwyczaj gracze robią to pierwsze, nie wiedzą, że jest to drugie. No, zazwyczaj kończy się przeczytalnością w koniec. Także można rzucać czary. Powiem wam szczerze, od 95 roku grałem w ten system, ani jednego czaru nigdy nie rzuciłem, ani jednego czaru nigdy nie pozwoliłem rzucić moim graczom. I nie znam nikogo, kto by to zrobił. Natomiast jeżeli chcecie się bawić tak hardkorowo w takie rzeczy, nie mam problemu. Magia oparta na mitologii Cthulhu, czyli chora wyobraźnia Lovecrafta, jest do waszej dyspozycji w tych podręcznikach. Są różne czary. Od jakiegoś kosmicznego miodu, który pozwala wam podróżować przez świecie, poprzez przyzywanie przeróżnych bóstw, plugastw, poprzez, nie wiem, zaadaptowanie sobie kończyny innego człowieka itd., itd. Jest wszystko ok. Jeżeli ktoś ma taką przebogatą wyobraźnię, wie jak to wykorzystać, fajnie. Współczynniki, jak to chciałem postać, no to jest w ogóle fenomen. Te współczynniki się nie zmieniły od 30 lat. I to się sprawdza za każdym razem. Z tych współczynników należy siła, no wiadomo, nie będę tego tłumaczył, budowa ciała, czyli czy jesteście grubi, chudzi, przypakowani, czy takie kuperka. Zręczność, wygląd, czyli tak jesteście ładni. Moc, czyli to, od czego zależy tak naprawdę wasza wyniosłość punktów magii. Inteligencja. Kondycja, poczytalność, rzecz najważniejsza z kulturą i wykształcenie. Pamiętajcie, możecie być totalnym fajkłapą, który waży 40 kilo, który przewraca się o wszystko, ma kondycję taką, że wystarczy, że go wieje i wszystko się dzieje, ale ma 90 punktów poczytalności, na 99 jest półtorej gościa. Naprawdę wtedy jest półtorej gościa, facet jest no, niezniszczalny w tej grze. Albo ze kulturą rzadko kiedy używa się broni w ogóle palnej, czyli oczywiście możecie robić akcje i grać bez mitów, o tym też powiem. Natomiast jeżeli gracie według typowego scenariusza dla mitów Cthulhu, poczytamy, wasze postacie jest naprawdę kluczowym czynnikiem jej przeżywalności, tak? Czyli naprawdę nie patrzycie, ile zostało wam punktów wytrzymałości, tylko ile zostało wam punktów poczytalności. Bo wytrzymałość się zagoi, tak? Pójdę do szpitala, poleżę, wszystko będzie, bo jesteśmy tam w wyleży. Poczytalność nie też, tego psychiatryka może będzie ok. Natomiast nie zawsze tak jest. Uniwersalność systemu. Kolejna sprawa. Jest się taki głupi przykład, że jak są ci potrzebne skoki spadochronowe, to robisz umiejętnie skoki spadochronowe i nadajesz jej odpowiednią wartość. Nie ma problemu. Jeśli potrzebna umiejętność, nie wiem, zabawanie rozmową, taniec towarzyski, podrywanie, okej, okay, robisz to umiejętności w bardzo fajny sposób. Dopisujesz do karty i je masz. Dlatego ta karta jest tak skonstruowana, że jeżeli cokolwiek potrzebujesz, wpisujesz to i to działa. To działa w pełni kompatybilnie z mechaniką, z całym systemem. Przykładowa karta postaci, to jest trochę wycięta jeszcze ze starej edycji, dlatego że Artur, mój wspólnik, właśnie skończył przez chwilę robić nową. Będzie ona bardziej funkcjonalna i będzie zupełnie odmienioną kartą postaci. Zmieniliśmy część tłumaczeń, które się utarło, które były zmienione tłumaczeniami na karcie postaci. No niestety tak się stało. Widzicie karteczki, które zakreślacie, jeżeli zawsze nie jest to proszę. Przykład z wytłumaczeń, na przykład karta bohatera, opis bohatera, tak? Jest takie coś na karcie, nieprawda, nie opis bohatera, a na przykład życiorys bohatera. Pierdolę, ja wiem, ale możecie spadać się z pierdolą niestety i jeżeli będziemy przepuszczać takie rzeczy, to w końcu się okaże, że przepuścimy coś większego. A było większe, wierzcie mi, jeżeli przeczytacie poprzednie podręczniki tyle w kulturu, za przepuszczeniem są tam takie dwa wole, że głowa boli. Od zakłamań historycznych, przez złe daty. Według podręcznika tych Amerykanów Tytanic zatonął w 1913, nie w 1912, na przykład, tak? Według nich były polskie obozy koncentracyjne w Europie. Można się dowiedzieć, czytając taki podręcznik. Po prostu na Amerykanie do wszystkiego pochodzą na ludzie, jak już mówiłem, i jest kilka takich powoli. Dlatego wszystkie te rzeczy zostały przez nas zaprostowane. Dlatego ten podręcznik też ma troszkę więcej stron niż oryginał. Mechanika gry. Mechanika. Basic Role Playing. Bardzo fajna mechanika. Tak naprawdę stworzenie postaci do Cthulhu ze wszystkich zajmie 15 minut. Czyli wypisanie tych punktów, wykonanie wszystkich rzutów, stworzenie badacza, zawód, umiejętności. Wszystko co chcecie. Zajmuje wam to 15 minut. Macie gotową do gry postać. Nie przesadzam. Dzisiaj grajemy w Cthulhu. Poszliśmy grać w Cthulhu, prowadziłem sesję. Stworzenie postaci dla trzech graczy.
Zajęło nam ile? 12 minut? Coś po tego. 12 minut zajęło stworzenie postaci dla trzech graczy. No nie ma systemu, który w tak szybki sposób jest w stanie zrobić postać, tak? chyba że gra się na archetypach. No i mechanika oparta na kasetce. Dobrze znana fanom Warhammera. Myślę, że w kulturze działa troszkę lepiej. Każda umiejętność ma wartość procentową. Myślę, że właśnie wartości prowadzenia samochodu na poziomie 50%. Jest, pada deszcz, jest noc, krzejecie autem. Ktoś was ściga, zaczyna was strzelać, to staracie się tam autem uciec, tak? Mistrz gry każe wam wykonać test prowadzenia samochodu. A nie rzucacie na prowadzenie samochodu, jedną z tych półki, bo po co? Umiejętności wykorzystuje się zawsze w sytuacjach krytycznych, tak? Czyli wtedy, kiedy mechanika krytyku wymaga. Więc tutaj Cthulhu nie jest takim przesadnym systemem, że na wszystko mam rzucać, tak? Czy się nie potnę, czy ktoś tutaj zobaczy, czy tego nie zobaczy, nie. Po to są te umiejętności, żeby z nich korzystać, ale trzeba z nich korzystać złożyć. Więc jeżeli masz tego prowadzenia 50%, niż być mówi, dobra, pada, no to masz minus 10 i jeszcze jest ciemno, to masz minus 5 i strzelanie do ciebie to masz minus 10, tak? Przedejmujesz sobie minus 25 i zostaje ci 25% szansy na to, że wyprowadzisz na przykład samą wysłuchistę. Rzucasz kasetką, masz 25 lub mniej, jest super. Wypada ci 0,1 do 0,5, jest mega super. Wypada ci 100, jest totalna porażka. Cała mechanika zrobiła, wytłumaczona w czystanach. Kasetka, nic więcej. Oczywiście, że z kultury używa się K6, czasami K8, K10, a tylko wnosi do określania obrażeń. Tak jak powiedziałem, tego jest bardzo mało w kulturze. Tam szybciej odbije wam korba, i wasza postać zginie z jakiegoś innego powodu. Kolejna rzecz, scenariusze. Pisząc, układając scenariusze ze kulturu, to macie tak naprawdę chyba jedną z najbogatszych baz do stworzenia tego typu rzeczy na świecie. Bo to jest tylko i wyłącznie historia połączona z waszym wyobraźnią, tak? Gra może się toczyć w czegokolwiek, tak jak już wspomniałem, 1890-1920, teraźniejszość. Pełne jest książek, czy to fikcji, czy to książek, które są pisane na podstawie prawdziwych wydarzeń. Możecie korzystać z słynnych kryminałów, świetne jest Agatha Christie, tutaj polecam naprawdę, słynny Orient Express przygody kulturów, które są przygodami, tego systemu powstała. Właśnie była napisana na podstawie kryminału Agaty Christie. Możecie też wziąć udział w historycznych wydarzeniach. To jest naprawdę świetna rzecz, kiedy możecie odmienić w tej grze bieg historii, coś się działo naprawdę. To jest niesamowite. Naprawdę ta wiara graczy wzięło sobie. Przykłady, tak wspomniałem, sadzacie im Titanica, sadzacie im do samolotu, kiedy nagle ktoś obok nich zaczyna wyciągać kolami ze pieprzeć, tak? Jest 11 września. Podejmę mój przykład. Naprawdę, jest tego mega dużo. Więc tutaj możecie wsadzić postać w dowolny okres historyczny, jaki chcecie, umieścić ją w dowolnym miejscu. Oczywiście możecie też grać abstrahując od historii, tak? W teraźniejszości, czy myślicie coś, co miało miejsce, na przykład w Nowym Jorku w latach 30. itd. To jest wasza pełna dowolność. Ten system wam na to pozwala. A żaden gracz, gwarantuję na tego, żaden gracz nie zna żadnego świata fantasy tak dobrze, jak zna świat, w którym żyje. Czyli to, co w nim się obracamy, to, w czym my żyjemy. To jest najlepsza rzecz. I tutaj możecie naprawdę upłynąć, również jeżeli chodzi o opisy, błysnąć, jeżeli chodzi o historię. Wystarczy, że wykorzystacie sobie te 9 stron, które są do końca podręcznika. Wbijecie sobie, nie wiem, w Google Mauretanię, tak? Mauretania, prom, który zatonął, tam 797 osób zginęło, czemu, nigdy nie wyjaśnione i tak dalej. Rzucacie gracze do tego, mają wyjaśnić tą zagadkę, tutaj są masażerami tego promu, co się dzieje, jakiś wielki przedwieszczy, coś tam może zrobić, ktoś uprawia jakiś rytuał, nie wiadomo. Już macie pomysł na przygodę. Jedno hasło. Wbijacie to hasło do Google, czy szukacie sobie po książkach. Macie pomysł na przygodę. No tego nie ma, prawda? No jednak trzeba się naszukać, żeby coś stworzyć. Uniwersalizm systemu. Czy jest możliwe gra w kulturze bez mitów? Wiem, że większość powie, że nie. Bo ze kulturą to przecież nic bardziej mylnego. Ten system jest na tyle uniwersalny, posiada tak uniwersalną mechanikę, że mity, jeżeli wam nie pasują w jakikolwiek sposób, nie chcecie się bawić w mity, chcecie wykorzystać na przykład ten system do gry, bo lubicie szybką, dynamiczną akcję, bo lubicie rozwiązywać zagadki,
lubicie trochę się pobać, ale niekoniecznie ma to być związane np. z wolnościami ponadprzyrodzonymi, a tylko np. z jakimś seryjnym okresem, który tam terroryzuje Los Angeles. Ten system do tego się nadaje. Właśnie dzięki świetnej mechanice. Wywalenie mitów tak naprawdę w Cthulhu to jest usunięcie jednej pozycji, tak? Mocy. Nic więcej. Usuwacie moc z karty, szukają wam punkty magii, reszta zostaje. Jest świetnie. Bo człowiek też może oszaleć, oglądając straszne rzeczy, tak? Też może usiąść na psychikę, oglądanie jakiejś tam, nie wiem, strasznej pozycji i tak dalej. Może. Jest to jak najbardziej zostaje. Usunięcie mitów to jest usunięcie jednego współczynnika z karty, możecie się świetnie bawić. Wiem po sobie, bo szereg przygód, jakie były rozgrywane, były w ogóle rozgrywane poza obejściem mitologii kulturów. Jakieś tam dziwne akcje, przygody szpiegowskie, przygody kryminalne, tropienie jakichś zabójców itd., itd., rozwiązywanie zagadek, przygody archeologiczne, odkrywanie zapomnianych cywilizacji itd. To nie wymaga obecności mitologii kulturów. Natomiast ta mechanika, która jest zaimplementowana w ten system, doskonale się do tego sprawdza. Te postacie, które są, i zawody, które są podane, również doskonale się do tego sprawdzają. Bo detektywa, policjanta, lekarza, każdy z was może być karny, tak jak mówię, nie ma ograniczeń. To jest naprawdę świetny system do wykorzystywania go nawet bez mitów. Elastyczność systemu, to ja mówię, gra w różnych okresach, no to jest naprawdę moim zdaniem ogromna. Nie każdy lubi grę w latach 20. Nie każdy znajduje się na przykład w teraźniejszości. Komuś pasuje wczesna, koniec wieku XIX. Wybieracie sobie obie strony, chcecie grać. Na przykład Cthulhu Dark Age jest taki podręcznik, który jest osadzony. Ta sama mechanika, to wszystko zaimplementowane na przykład prawie 1000 lat wstecz, tak? Gdzieś wczesne, bardzo wczesne średniowiecze, kiedy to ludzie zmagają się z siłami prosto z Cthulhu, prosto z mitów Cthulhu. Wczesnym średniowieczu też się tam uczy. Także tak naprawdę ta mechanika, ten system jest oparty na tak uniwersalnej mechanice, że będziecie się zastosować do czegokolwiek chcecie. Kupując taką książkę, kupując podręcznik podstawowy i ten najnowszy do tej 6 edycji, w którym naprawdę poprawiliśmy tyle baboli, że aż głowa pęka, jest do tego świetnym narzędziem. Kupujecie jeden podręcznik, w którym macie 3 okresy, w jakie możecie grać, w którym macie nieskończoną ilość pomysłów na przygody, w którym macie świetne rozwiązania mechaniczne, sama mechanika, w którym niż gry, no, gracze mają pewną dowolność w stworzeniu swoich umiejętności, swoich postaci i to nie wymaga godzinnego rozpisywania, liczenia i zastanawiania się, czy to wpłynie na mechanikę gry, na jej, nie na jej wartość, bo nie wpłynie. Bo jaki wpływ będzie miał na to, żeby sobie wymyślić jakąś umiejętność? No żaden, no po prostu dojdzie, tak? Będzie. I trzeba będzie z niej korzystać, to z niej skorzystać. Jaki wpływ będzie miał na to, żeby myśleć sobie jakiś zawód, który tam nie ma? Nie będzie miał to żadnego wpływu. Bo autorzy nie musieli uwzględnić na przykład, nie wiem, zawodu szczera pisarza, tak? A chcecie być pisarzem. Nie musieli uwzględnić zawodu agenta sił specjalnych, tak? A chcecie nim być. Chcecie być, pracować w jednostkach specjalnych skład? Proszę bardzo, pracujecie, zbieracie odpowiednie umiejętności, jest ok. Tutaj pełna dowolność, to jest uniwersalizm tego systemu, jest naprawdę tak zaserwowany do niższego gry, jest tak podany niższego gry, że stworzenie postaci, wymyślenie przygody, to trwa moment. A największym atutem w Cthulhu jest po prostu strach. Czyli to, co wy wywołacie w gracza waszą opowieścią. To nie musi być strach typu, bo za drzwiami stoi tam wielki ciemny stwór, tak nazywa się Azazot, który ma 6 macer, bo nie o to chodzi. Natomiast straszycie graczy prostymi rzeczami. Straszycie ich złymi wyborami. Pokazujecie im, że tak naprawdę to życie jest okrutne, a nie niż gry. Bo tak jest, w większości tak jest. To życie nam rzuca kłody pod nogi, a nie niż gry. W tym systemie to doskonale widać. Złe wybory postaci, złe wybory moralne postaci czasami prowadzą do nieodwracalnych skutków. To nie jest Warhammer, gdzie zbierzesz 2 hity i trzeci na kletę i idziesz dalej i istniesz. Tylko ty jesteście ludźmi, tak? Jesteście ludźmi. Jeżeli komuś zrobimy rękę, no to ma gdzieś 2-3 miesiące z głowy, tak? Tak samo jest w Cthulhu. Dlatego bardzo rzadko ze Cthulhu dochodzi do przelewu krwi czy do używania broni. Chyba, że mówmy się, jak mamy przygodę, tak, upadną typowo na akcji, bez mitów, gracie jakimiś, nie wiem, komandosami, w zasadzie w jakiejś dżungli, szlacie do tego wszystkiego, co się rusza. Jest fajnie, to sobie się nadaje. Natomiast bardzo mało jest rozlewu krwi, najwięcej jest strachu. Najwięcej jest strachu, dlatego duże tutaj pole do popisu ma mieć gry.
bo on może w taki sposób poprowadzić przygodę, że gracze na następnym nie będą chcieli przyjąć, się będą bali, tak? I ten system wam to umożliwia. Naprawdę. Bo ja wiem, że grając się na roku, grając z wampirami, grając z kawałkami, też to jest mroczne, też jest fajne. No ale tam jednak jesteście wtedy łapiecie wampirem, macie tego powera i tak dalej. Niby też to jest mroczne. Natomiast ze który jesteście zwykłym człowieczkiem, tak? Który na przykład zostaje nagle postawiony przed takim faktem, że jest jednak coś jeszcze, niż cały ten, niż cała ta prawda, w którą on wierzył, tak? Że jego świat zostaje przewrócony do góry nogami. Dlaczego? Że dowiaduje się nagle, że oprócz tego, że szczerze, jest muzułmaninem, jest katolikiem i ma cały swój świat, to nagle wychodzi kult Cthulhu. Czy wychodzi jakieś silne przyrodzenie, coś się pojawia w jego życiu, coś, co dla niego, dla zwykłego Kowalskiego, jest nie do pomyślenia. I nagle zaczyna interesować się jego osobą i ingeruje w jego życie. W tym, jeżeli tak wykorzystacie ten system, to gracze naprawdę będą się bali, a wy będziecie mieli z tego fajną frajdę. Bo nic tak naprawdę człowieka nie przeraża, jak jego nie poradzić w pewnych rzeczach. To jest udowodnione. Możecie, wiecie, jak gra się w Fabii, nie wiem, czy z was gra. Wiecie, jak to jest. Możecie wpuścić na gracz, nie wiem, jakieś systemie fantazy, stado orków, tak? Pisać, są przerażający, są zieloni, wiecie, gdzieś ślina, że mają zaczawione topory i zaraz was zjedzą, tak? Możecie zrobić taki opis fabularny, że po prostu na trzy strony to piszecie. No i co? Dobra, no sobie, to ja mam wielki topor, pójdę i obetnę nie mogę, tak? Powiem na sobie. Ale zróbcie opis do Zewu Cthulhu, tak? Miejsca zbrodni. Gdzie gracze jako pracują na przykład patolodzy sądowi. Przyjeżdżają pierwszy raz. Przyjeżdżają, powiedzmy, jest Londyn, teraźniejszość, wczesny ranek, nim jest piąta rano. Oni przyjeżdżają, jest policja, wszyscy czekają na nich, nikt tam nie wchodzi, nikt niczego nie ruszył, a wychodzi się pierwszy do piwnicy, tak? Opiszcie im to, że jest ciemno, że jest wilgotno, że czuć wilgoć, że czuć się zapach pleśni, tak? Schodzą z zapalanym latarką, otwierają te drzwi i co okazuje się łączą. Na przykład widzicie zakrwawioną podłogę na ścianach, którą się pod ścianą coś leży, promień latarki do tego nie sięga. Co robicie? Ten gracz też się zastanowi, cholera, dobra. Niech on sobie zrobi gracza, taki Kowalski, zrobi sobie gracza, ma rodzinę, ma żonę, swoje dzieci, auto, tak, pracuje jako patolog sądowy i ktoś jest złoty. Fajna robota. A tu nagle każe mu tam wejść. Zastanowi się teraz, czy tam wejść, czy tam wejdę, czy tam nie wejdę, co tam będzie. I on idzie, tak, i widzi na przykład masakrowane ciało. Widzi na przykład, nie wiem, ciało, które jest przywiązane do jakiejś belki, jest w masakrowanym przyłupie, flaki wiszą na wierzchu. Okazuje się, że to jakieś morderstwo na tle rytualne, tak? Jakiś kult i tak dalej. Opisuje się mu to, jego postać traci punkty poczytalności od razu, bo taki zwykły Kowalski nie ogląda takich rzeczy, tak? On nie widział takich rzeczy. Jego postać od razu traci poczytalność, zaczyna coś mu fiksować. Już coś się dzieje. W tym momencie zastanówcie się, co będzie drugim razem. Co wam powie gracz za drugim razem, jeżeli będzie postawiony, to jest doświadczenie, przed podobną sytuacją. Wyjrzyj za rogu, tak? Wiecie, że on tego nie zrobi? On będzie robił wszystko, żeby koledzy to zrobili? Albo odwróci się i pójdzie w drugą stronę, bo to nie jest w ogóle warte jego uwagi. Naprawdę Zew Cthulhu pomaga wam straszyć, pomaga wam gnębić graczy. O Boże, jaki to jest system do gnębienia graczy, nasz przesiedli, naprawdę. Że nie lubicie kogoś, zróbcie mu sesję w Zew Cthulhu, tak? Pokażcie, jeżeli macie Foxa, który ma klasną ludę, Dungeon Dragons na 50 poziomie i smoki to wciąga nosem, to weźcie, dajcie mu zagrać Zew Cthulhu. I pokażcie mu, jakim jest małym człowiekiem. Jaki jego postać jest nikim tak naprawdę w tym systemie. I wtedy, za każdym razem grając kolejną sesję, on doceni to, że jego postać przeżyła, że ma się dobrze i że jest fajnie. On docenił ten system. To jest naprawdę system, który pozwala wam się bać w taki, nie wiem, czy można się bać pozytywnie, ale Zew Cthulhu pozwala się bać pozytywnie, naprawdę. Zew Cthulhu jest naprawdę klimatyczny system. Jest fajny, jest inny niż to, co znacie do tej pory. Ktoś grał Zew Cthulhu, wie, o czym gada. Ktoś nie grał Zew Cthulhu, musi tego spróbować, to jest przyczyny. No nie spróbować najlepszego systemu grozy na świecie, no mnie by korciło, tak? Chociaż spróbować, żeby zobaczyć. Zew Cthulhu Agamami, czyli moje wydawnictwo, wsparcie dla systemu. Słuchajcie, my chcemy wydawać dwa podręczniki dodatkowe rocznie, to jest nasz target. Chcemy wydawać podręczniki, które nie były wydawane w Polsce. Uważam, że bez sensu jest pomijanie czegoś, aczkolwiek jest parę podręczników, które zostało wydane w nowej edycji, czyli wznowionej, jak na przykład Investigation Companion, czyli dodatek dla graczy, czy też dodatek dla mistrza gry, który jest naprawdę fajny i warto go wydać.
Natomiast jest kilka podręcznik, które w Polsce nigdy nie zostały wydane, nie wiem dlaczego. I te podręczniki będziemy wydawać. Pierwszy z nich to jest Cthulhu by Gaslight, czyli ze Cthulhu 1890 Londyn, dokładny opis tego miasta, kolorowa duża mapa. Proszę? Powiem Ci teraz pytanie, chyba zrobię jakiś konkurs na to, wiesz? Bo powiem Ci szczerze, głowimy się wszyscy i nie wiemy tak naprawdę. Bo dosłowne tłumaczenie jest bezsensowne. Proszę? Świetne lampy gazowe. Tak, świetne lampy gazowe. No ale jak to brzmi? Świetne lampy naftowe, może zrobimy na to jakiś konkurs. Może zrobimy jakąś ankietę, żeby poznać waszą opinię. Dlatego, że jak pytałem Amerykanin, on powiedział, że to przetłumaczę, jak chcesz. To jest wszystko jedno, jest mężczyzna. Więc będzie Cthulhu by Gaslight. Naprawdę wartościowy dodatek. Trzecia edycja już. No ten Londyn tam jest tak przedstawiony, jak przeglądałem go naprawdę. To jest takie mroczne miasto. Człowiek przeczyta dwie strony, to wiecie, do Londynu nie chce jechać. No fakt, że to jest 1890 rok, ale ta mapa, wiecie, zaznaczone wszystkie ważne miejsca morderstw na przykład tego popełniane w tym okresie. Jakieś powyciągane największe brudy z tego okresu, to wszystko fajnie sfabularyzowane, a wiecie, że chłopaki z Kozją mają fantazję i naprawdę potrafią to zrobić. No i co najważniejsze, to nigdy w Polsce nie było wydane, a będzie. Kolejny skład tego systemu, pewnie rozkości, nie? Powieści, grozy, kryminały, jak najbardziej. Zasoby internetu są wszechobecne, jest tego pełno, biblioteki, dobre książki, serwisy tematyczne. Wbrew pozorom w Polsce bardzo rozwinięty jest taki fandom samego Cthulhu, fandom Lovecrafta. Tych serwisów tematycznych, portali poświęcone na ten temat jest naprawdę mnóstwo. Co chwilę zamiane są opowiadania Lovecrafta, zamiane są książki jego pisarzy, którzy kopiowali jego styl, więc naprawdę to w Polsce żyje. Myślę, że dla nas dobrze. Pewnie mógł was skończyć, pisze polski dodatek Grom, nie? Słuchajcie, będzie polski dodatek Grom, całkowicie polski. Nie dlatego, żeby mieliśmy taką okazję, tylko po prostu musi być. Ten dodatek powstanie. Jak myślicie, czemu powstało tyle dodatków typu Kalin, typu tam, nie wiem, Stalingrad i tak dalej, i tak dalej. Tak, Kenia nawet jest dodatek kulturowy. Kto by to pisał? Po cholerę, w serii pieniędzy. Wyobraźcie sobie, że bardzo ma taką politykę, że jeżeli w jakimkolwiek kraju wychodzi edycja bez kulturowa, będzie stara, nowa, na przykład wiem, że we Włoszech grają wcześniej, tak? To grają. To wydawnictwo, które to robi, zabiguje się do tego, że stworzy nowy dodatek. Dzięki temu ta baza dodatku do kulturu jest taka przebogata. Warunek jest taki, że dodatek musi być osadzony w realiach kraju, w którym system wychodzi. Długo się zastanawialiśmy, jaki dodatek zrobić, tak? Czy zrobić jakiś dodatek historyczny, czy może wojna światowa i tak dalej. Mieliśmy cholera, no. Do II wojny światowej jest naprawdę tyle informacji, że w samym podręczniku jest i broń z tego okresu, tak? Są i podstawowe informacje z tego okresu, nie będziemy tych powielać. Poza tym, no, polska historia nie jest za fajna. Myślę, że sami wiecie, że no my to raczej nie mamy jakichś takich chlubnych kart naszej historii, które można wyciągać i powiedzieć z tego najlepszą rzecz. Oczywiście, było dużo bitw, było dużo, ale to są wszystko bitwy, to jest wszystko związane z wojną, tak? A myślę, że to jest taki temat dość oklepany. I dlatego wzięliśmy i postanowiliśmy zrobić dodatek o roboczej nazwie na Ziemię Grom. Będzie to dodatek o polskich siłach specjalnych, trzeba się domyślać. Plus do tego mitologię kultur, tak? Czyli specjalna jednostka polskiego gromu, która się tym zajmuje. Mamy już na to fajny pomysł. Rozmawiamy już z Ministerstwem Obrony Narodowej z MONE w tej sprawie. Może nam się uda dostać ich patronat, może uda nam się jakoś to załatwić fajnie, żeby to było jak najbardziej wiarygodne. Tak? Od prawdziwej broni, jaka jest używana w jednostkach, poprzez prawdziwego składu takich jednostek, prawdziwego wyglądu, jak to wszystko wygląda, plus do tego zapakujemy jakąś fajną otoczkę. Natomiast tutaj duża rola w tym będzie fan, tak? Dlatego że ja powiem szczerze, ja mam dość pisania już i na pewno ten dodatek będę współtworzył, ale chcę zebrać fajną ekipę.
Przechodzimy teraz do samego podręcznika, strona techniczna. Tak już mówiłem, dzisiaj rano 340 stron w pełnym kolorze. Papier kreda, 100 gram albo więcej, więc znaczy gramatura setka albo więcej, więc to będzie naprawdę solidny produkt. Nowa okładka, którą wcześniej widzieliście już czy to na rolapie, czy na początku tej prezentacji, będzie stylowo zasłonięta, zostawiamy to na premierę. Pierwszy Cthulhu w kolorze, się tak fajnie chwalę. Pierwszy Cthulhu na świecie w kolorze, nie licząc tego nieudanego D20, czyli kolor Cthulhu w Pantone. Podręcznik będzie kolorowany, na podręcznik będzie nałożony drugi kolor. Nie wiem, czy ktokolwiek z Was miał przyjemność albo nieprzyjemność czytać podręcznik do nowego wampira albo nowego wilkołaka. Można sobie przejrzeć. Będzie dołożony kolor niebieski, taki ciemny granat do tego podręcznika, więc to już nie będzie taka czarno-biała, tylko będzie to podkolorowane przez nas. Dlatego, że no, chcemy coś zmienić w tej kulturze, się zawsze kojarzy z takim brzydkim podręcznikiem na wszystkim papierze, brzydko złożonym i w ogóle wszystko tam było brzydkie. Natomiast teraz będzie fajny podręcznik, porządnie wydany, szybko na porządnym papierze. Poprawiona stylistyka i merytoryka podręcznika. To jest naprawdę mój konik w tym momencie. No, cały podręcznik został na nowo napisany, naprawdę. To jest, wszystko jest przerobione, wszystko jest przeadelowane, jest na to narzucony nowy styl. Styl, który pozwala to czytać ten podręcznik jednym tchem jak dobrą prozę. A jednocześnie dać na te najważniejsze rzeczy związane z mechaniką. Myślę, że ten podręcznik się na pewno wybroni. I jeżeli to weźmie osoba, która w tym systemie nie miała żadnej styczności, przeczyta pierwszy rozdział, bo kurde, to jest na stronę. Fajnie się doczyta, jest pierwszy rozdział jeszcze. Jest ok. Skład podręcznika, wygląd w stosunku do oryginału. Bardzo ważna rzecz. Mimo wszystko staramy się zachować układ oryginalny, czyli nawet wszystkie czcionki, jakie były oryginalne, nawet te fikuśne wymyślne, jak tutaj macie, jest akurat screen jeszcze z wersji angielskiej. Wszystkie czcionki zostały przez nas spolonizowane. Naprawdę nie zdajecie sobie sprawy, ile to jest pracy, bo każdą jedną czcionkę graficy muszą przerobić pod polskie sieci, OMG i tak dalej. Ale zrobiliśmy. Zrobiliśmy to po to, żeby ten podręcznik był jak najwierniejszy oryginału, a jednocześnie, żeby był nasz, polski. To jest gra wydana w Polsce, tak? To ma być po polsku. Dlatego wszystkie czcionki zostały przez nas przerobione na język polski. Układ podręcznika jest praktycznie ten sam, tylko poprawiamy właśnie to, że raz wspominałem na prelekcji, był to słyszał, poprawiamy te dziwne wpływanie tekstu. Amerykanie jak składają, to oni nie patrzą, czy nie zrobili, czy nie. Jak po prostu go składają. Tak. I linie, jak sobie przeżycie linijkę, to linie z boku latają. I to jest wszystko jedno. Jeśli to ma zmieścić, jest ok. Jest fajnie, jest easy. Mówiłem z prezesem mało zmienia, ale to jest dłuższe, jak chcecie. Jego to nie interesuje. Według niego jest dobrze, jest ładnie, jest dalej. Natomiast no, Polacy są takimi estetami, tak? Także no, my trzymamy się tego, że jeżeli to jest składane, to być prosto. Ale staramy się zachować oryginał, żeby ten podręcznik był jak najbardziej wierny oryginałowi. To są przykładowe strony już z podręcznika nowej edycji, bez nałożonego pantonu. Czyli bez nałożonego pantonu, dlatego że chcę, żeby ten panton był też takim zaskoczeniem dla tych osób, które sobie kupią na podręcznik premiery, czy też sprzedaży. Jak widzicie, zachowanie czcionek, zachowanie układów tabel, tych charakterystycznych czcionek, wszystko jest zachowane, tak jest sublima. Wszystkie czcionki zostały przez nas przerobione, cały układ został przez nas przerobiony, cały podręcznik został złożony przez nas od nowa. Wiernie z oryginałem. Zachowujemy wszystko, zachowujemy te stawki, które robi Paozio, zachowujemy rysunki, zachowujemy układ skolonego pergaminu, tylko na to wszystko już będzie nałożony niebieski panton. Czyli ten podręcznik nie będzie czarno-białym podręcznikiem, będzie wyglądał dużo, dużo lepiej. Naprawdę świetnie się to w pantonie prezentuje. Miałem okazję oglądać już grupa z drukarni, czy grupkę taką, którą nam przesłali. Naprawdę dobrze się to czyta. Nie męczy wzroku, a jest jednak lepszy niż czarno-biały podręcznik. I tak pokazuje, zachowujemy cały układ oryginalnej książki. Wszystkie tabele porównawcze, cokolwiek byście chcieli, wszystko jest zachowane tak jak w oryginale. Natomiast z polskimi znakami to jest naprawdę bardzo ważne, bo zauważyłem, że w poprzedniej edycji nie zawsze było to zachowane, albo czcionka pracowała. Tak? Czyli po prostu była wpływanie tutaj Roman albo Aria, by było po polsku i tyle byłoby ok. Jeżeli macie jakieś pomysły, macie jakieś uwagi, chcecie jakoś się udzielać, chcecie pomóc w
rozwoju kulturu w Polsce, nie tylko kulturu, każdego systemu, jaki będziemy wydawać. Macie pomysły na przygody, słuchajcie, bo to ten e-mail tam jest, żeby na niego pisać, tak? My nie gryziemy, każdemu odpisujemy, prędzej lub później, ale odpisujemy naprawdę, nie traktujemy maili po macoszemu. I jeżeli ktoś z nas ma, nawet może być głupie pytanie, czy macie jakiś pomysł, macie różną koncepcję, wyślijcie to, tak? Bo powiem wam, z takich rzeczy zrodzi się naprawdę fajna współpraca. Grafika, która robi mi oprawkę na kulturę znalazła na Facebooku. Przez przypadek, przez zupełny przypadek, tak? Teraz dziewczyna będzie miała okładkę na jeden z naszych podręczników, czy to jest popularne. Słuchajcie, wszystko się da. Trzeba zrobić. Nie bójcie się tam marzyć, nie bójcie się realizować swoich jakichś tam zamiarów. Tak? Tak samo, my też założyliśmy wydawnictwo. Tak? To był nasz zamiar, to było nasze marzenie. Nie bójmy się tego robić, realizujemy to.